Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Turniej kandydatów. Gra Jan Krzysztof Duda. Tym razem przedstawię partię Hikaru Nakamury z Alirezą Firuzdzią. Partia w ogóle kosmos. To po pierwsze, a po drugie przypomnę tylko, że mam mały konkurs. Otóż można wygrać koszulkę. Wystarczy wytypować wynik Jana Krzysztofa Dudy z Alirezą Firuzdzią w kolejnej rundzie. Janek gra białym kolorem. Trzeba wytypować wynik oraz ilość posunięć. Kto będzie najbliżej, wygrywa koszulkę. Jeżeli zdarzy się tak, że dwie lub trzy osoby wytypują identycznie, no to wszystkie osoby dostają tę koszulkę. Zapraszam do tego konkursu. Piszcie w komentarzach pod tym filmem. Otóż przejdźmy do analizy partii. Fascynującej uważam i w ogóle takiej... No dobra, może przejdźmy do partii. Posunięcie E4, C5 zagrywa Firuzdzia, skoczek F3, D6. Jak wiemy, Nakamura jest zawodnikiem bardzo konkretnym. Lubi grać bardzo konkretnie i tutaj nie ma z tym problemu. D4, skoczek na D4, skoczek F6, skoczek C3, A6. Wariant Najdorfa w obronie sycylijskiej, czyli jeden z trudniejszych, ambitniejszych. No i widać, że tutaj Alireza się nie boi. Goniec zagrywa na E3, jedna z możliwości. Posunięcie E5 i skoczek zagrywa na F3. No to jest rzadszy ruch oczywiście, ale jak najbardziej spotykany. Chodzi o to, że też w tym momencie można po prostu zagrać skoczkiem na B3 i działać sobie po stronie hetmańskiej. Ale tutaj Nakamura wybiera tę drogę. W tym momencie skoczek zagrywa na C6. Mi się wydaje, że skoczek... nie ruszył chyba to optymalnie. To znaczy, to nie jest zły ruch, ale z tego co wiem... to przy tym układzie pionków w Sycylu gra się goniec na E6 i skoczka wstawia się na D7, żeby ten skoczek potem miał manewry przez B6 i na przykład na C4. Ale może ja jeszcze wiem mało o szachach, nie mam pojęcia, to są zawodnicy praktycznie 2800, no Alireza już miał przekroczone 2800. Okej, skoczek zagrał tutaj i goniec automatycznie by skoczył na C4, żeby walczyć o punkt D5. I punkt D5 jest kluczowym polem w obronie sycylijskiej w tym układzie pionków i o ten punkt będą tutaj zawodnicy walczyli. Goniec zagrywa na E6. Bicie na E6 jest myślę, że nie najlepsze, bo ta formacja pionków jest bardzo solidna czarnymi, więc tutaj raczej tak nie warto grać. Tutaj skoczek zagrywa na D5. No właśnie, ciekawy ruch. Niektórzy z rozpędu pewnie zbiliby pionka na E4. No to się bardzo, bardzo narzuca, ale to jest ruch, który przegrywa. Dlaczego? Spróbujcie zatrzymać materiał, znaleźć odpowiedź. Otóż jest to ruch goniec na B6. Atakujemy hetmana, hetman za dużego wyboru nie ma i tutaj skoczek daje szacha na C7. Straty materialne są nieuniknione, jeszcze przy okazji pamiętajcie, żeby tu wybić gońca w następnym posunięciu, a później wieżę na A8. Lecz w tym układzie można też zbić na D5, bijemy hetmana, bicie na C4, ale goniec wraca. No to jest wygrana białych, umówmy się. Więc w tej sytuacji, tutaj dokładnie po skoczek D5, Alireza zagrywa ruch wieża C8. Ten ruch już nie działa aż tak bardzo, więc nie ma się czego obawiać, bo wieża pilnuje pola C7. I teraz Nakamura konkretnie wybił na F6 i co ciekawe, tutaj zawodnik grający czarnymi wybił pionkiem. No właśnie, nam się narzuca, że trzeba bić hetmanem, prawda? Jak najbardziej hetmanem, super. Bicie pionkiem jest takie... bardziej zaczepne, bym tak powiedział. Tutaj ten pionek może czasem iść przez F5. Goniec zagrał na B3. Oczywiście nie wybił gońca. Tu się wszystko trzyma dobrze czarnymi. I teraz właśnie Alireza zagrywa skoczek E7. Tak zauważyłem, że tak manewruje, stara się. Oczywiście ten ruch jest logiczny, dlatego że chce dojść do ruchu pionkiem na D5. Na co Nakamura po prostu kończy rozwój, robi roszadę. No i następuje ruch goniec B3. Jeżeli by nastąpiło teraz D5, no to byśmy wybili, skoczek by wybił i hetman E2. Chodzi o to, żeby zejść z hetmanem i wprowadzić sobie wieżę aktywnie, nawet za cenę tego gońca. Tutaj Nakamura po prostu by szedł na wymiany i bazował na tej strukturze pionków. Więc im mniej figur, tym struktura pionków może być po prostu gorszą pozycją. Więc tak nie było. Tutaj czarne wybiły pionek AB3 i teraz nastąpiło D5. Oczywiście wymiana,
Hetman wybił. Próba dojścia do końcówki, ale tutaj Nakamura słusznie. Hetman zagrywa na e2 i skoczek na f5. Zauważmy, że problemem czarnych jeszcze w tej sytuacji jest niewyprowadzenie gońca z f8 i niezrobienia roszady. Więc, a białe już mają zrobiony rozwój. Wszystko, że tak powiem, stabilnie ustawione i można sobie mocno podziałać. Wieża zagrywa z f na d1, hetman c6 i posunięcie c4. No, konkret ruch oczywiście. Biały pionek idzie na białe pole, tutaj się fajnie ustawia wieża za chwilę na d5 i można grać. Goniec zagrywa na g7 i teraz wieża zagrywa na d5. Roszada ze strony czarnych i wieża AD1. Zauważmy teraz w tej sytuacji, że te dwie wieże są bardzo silne i one tutaj świetnie kontrolują wolną linię. I to jest już ten plus Nakamury w tej sytuacji. Czarnymi jest grać, uważam, tutaj troszeczkę ciężko. Białe po prostu mają łatwe ruchy do zrobienia i to jest, myślę, że jasna sprawa. W tym układzie wieża zagrała na E8. H3 ze strony białych. No ten ruch jest takim ruchem nieco wyczekującym. To jest dobre posunięcie w ogóle, bo Nakamura ma tutaj też lufcik do tego, żeby król mógł sobie na H2 w razie czego uciec. Posunięcie B5 ze strony Alirezy. I teraz Nakamura tutaj niby popełnia taką małą niedokładność, dlatego że zagrywa C5, ale ja nie widzę tutaj niedokładności z ludzkiego punktu widzenia, dlatego że ten pionek wygląda imponująco. Tutaj za chwilę będziemy chcieli grać wieżą na D6, o ile tego skoczka nie będzie na F5. Znaczy, takie pewnie byłyby plany, po prostu zamknięcie pozycji. Ale co by było lepsze, co ciekawe, goniec na C5 byłby lepszy. Z blokadą, z wyczekaniem. Zobaczcie, goniec fajnie kontroluje te pola. Ten skoczek tutaj sobie nie może pofruwać. I to wygląda dobrze, po prostu to wygląda dobrze. I nie widać żadnych konkretów ze strony czarnych. Ale po ruchu C5, jak to zwykle bywa, trochę staramy się mieszać. Tutaj czarne zagrywają teraz goniec F8. I ten ruch nie jest do końca najlepszy. Zobaczcie, że jest ruch B4, ale Alirezie chodziło o to, żeby przytrzymać punkt D6 jeszcze mocniej i zagrać teraz skoczek D4, żeby ta wieża nie miała teraz ucieczki. Tak było w partii. Lecz Nakamura... No to jest Nakamura, to jest w zasadzie taki, można powiedzieć, stockfishowy człowiek, człowiek-maszyna. On wiedział, co się święci, on widział oczywiście ten ruch, po prostu lepiej ocenił sytuację. Na tym poziomie to jest po prostu geniusz. Zobaczcie, skoczek zbił na D4. Tutaj oczywiście bicie na D4 nic nie daje, bo wieża odbija i białe mają pionka więcej i w ogóle świetną pozycję. Więc Alireza przyjmuje ofiarę i skoczek na F5. Jeżeli skoczek w partii się pojawia na F5, to zwiastuje kłopoty. Zobaczcie też, że żaden pionek nie może tego skoczka stąd wygonić. To jest wielki plus. I jeszcze przy okazji z tempem, bo atakujemy hetmana. Ta pozycja, mimo jakości mniej, jest kapitalnie dobra białymi. Jest wręcz fantastyczna, ale to nie oznacza, że jest wygrana już, bo wygrać ją trzeba próbować. Ale to nie jest tak, że się robi już teraz bardzo łatwe ruchy, żeby wygrać to białymi. Otóż czarne zagrały go hetmanem na e4 i hetman h5 z obroną skoczka. Tutaj jeszcze ciężko w ogóle dać mata przeciwnikowi, mimo że król jest odkryty, ale to nie wygląda dobrze. Teraz czarne zagrały wieżą z e na d8. No i teraz trzeba wiedzieć, jak się zachować. No bo jak wybijemy tutaj wieżę, no to nie wygląda to dobrze białymi. Będzie za mało materiału. Nakamura sobie z tego zdaje sprawę i zagrywa najlepszy ruch w pozycji. Wieża A1. Otóż ten ruch nie jest po to, żeby zbić pionka. Nie jest taki zamiar. Oczywiście przy okazji, jeśli będzie dobra ku temu sposobność, no to białe to wykonają. Ale nie o to chodzi. Za chwilę powiem, na czym polega wieża A1 w kolejnych ruchach. W tym momencie czarne zagrały wieżą na C6 z obroną. Wiadomo, o co chodzi. I teraz... goniec na H6. Próba wymiany ostatniego obrońcy króla. Bardzo ważna kwestia. I teraz, moi drodzy, czarne zagrały królem na H8. Ale sprawdźmy sobie, co by było, jakby zbił goniec na H6. No tutaj to już jest bardzo słaby ruch. Dlatego, że no nie można zbić hetmanem, bo jest bicie skoczka, rzecz jasna. Trzeba zbić skoczkiem na H6 z szachem. I po król F8 oczywiście jest mat. To wszyscy pewnie widzimy. A po król G7
Właśnie teraz wieża włącza się do akcji, grając na A3. Zobaczcie, nie ma obrony przed ruchem wieża G3 z matowymi motywami. Tutaj nawet szach na D1 nic nie daje, bo po prostu ucieka król na H2. Ten lufcik robi robotę, trzeba przyznać. No w tej sytuacji, jak na przykład czarne chciałyby się obronić i zagrać wieżą na D3, no to tutaj od razu jest chlap wieżę, hetman zbija, w ogóle mega konkret, skoczek F5 szach, no i tak naprawdę wierzcie mi, że trzeba teraz hetmanem zbić skoczka, ale to się równa ze zwycięstwem białymi. Jeżeli odejdzie król na F8, bo jak na H8, to hetman G4 z opcją matową, a jak na F8, to jest bicie na H7. I teraz jak król ucieka, to skoczek G7 z szachem i bijemy hetmana. Taktyka, taktyka, jeszcze raz taktyka. W tej sytuacji nie ma co grać. Tutaj, no nie wiem, na przykład jak hetman do szacha, król idzie na H2 i ucieknie król na E8, no to szach na G8, król D7, wybijanka i tu partia się bardzo szybko kończy. Nie ma kompletnie co grać. Król D8 i na przykład skoczek D6. Wymiana, wybicie pionkiem, opcje matowe, pionek dochodzi. To nie jest aż takie trudne, jak się może wydawało, bo to są bardzo forsowne ruchy, bardzo bezpieczna gra białymi z uwagi na to, że król jest też bezpieczny i nie ma jak go zaatakować w następnym ruchu. No hetman na F4 nie jest w stanie z tego miejsca zagrać, więc to jest łatwe. Pogoniec H6, król zagrywa na H8 i właśnie teraz wieża wchodzi do gry. Znowu wieża wchodzi do gry, zobaczcie. Na co Alireza zbił pionka na B4. No i tu już jest ruch opłakany. Bardzo łatwo się wygrywa po ruchu. Goniec F8, wieża F8, hetman H6, chcemy dać mata, wieża G8 i wieża G3. No nie ma obrony, bo jak na przykład wieża zagrywa na C8, to możemy tutaj po prostu zbić na F6, więc po wymianie Nakamura wybił i Alireza poddał partię. Mat jest nieunikniony, nie ma kompletnie jak się od tego obronić. Majstersztyk, moi drodzy, totalna miazga ze strony Nakamury, pięknie zagrane, bez jakości, więc no tutaj tylko bić brawo. Dzięki serdeczne za uwagę i do następnej partii.